19 maja wspominamy świętego Piotra Celestyna, papieża i pustelnika. Piotr urodził się około roku 1215, jako przedostatni z dwunastki rodzeństwa i od najmłodszych lat kosztował chleba ubogich. Jego rodzicom, ubogim rolnikom Abruzach, trudno było utrzymać tak liczną rodzinę na skrawku jałowej ziemi. Jednak ubóstwo wynagrodzili sobie religijnym wychowywaniem i przywiązaniem do wiary. Kiedy Piotr miał 20 lat, wstąpił do pobliskiego klasztoru. Opuścił go jednak niebawem i udał się na pustkowie, by tam wieść samotne życie. W grocie na górze Peleno założył pustelnię. Aby jednak móc oddziaływać duszpastersko na okolicznych mieszkańców, udał się do Rzymu i przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie w roku 1238 na górze Morone w pobliżu Sulmony założył Erem. Kiedy sława pustelnika zaczęła gromadzić przy nim coraz więcej uczniów, założył w okolicach kilka podobnych eremów. W roku 1263 nowy zakon zatwierdził papież Urban IV w oparciu o regułę świętego Benedykta. W roku 1274 Piotr uczestniczył w II Soborze Liońskim, aby dla swojego zakonu otrzymać przywileje. Papież Grzegorz X raz jeszcze uroczyście bullą religiosam vitam zatwierdził nową rodzinę zakonną. Rozwijała się ona tak pięknie, że jeszcze za życia Piotra liczyła około 600 członków i 40 eremów. Zatroskanie o tak wiele fundacji nakazało świętemu zrzec się przełożeństwa. Powierzył więc opiekę nad nim wybranemu przez siebie następcy. Sam zaś usunął się na pustkowie, by poświęcić czas własnemu uświęceniu. Tymczasem po śmierci papieża Mikołaja IV w roku 1292 kardynałowie przez 2 lata nie mogli uzgodnić kandydata na stolicę apostolską. W tej sytuacji zebrani na konklawę w Perugii zgodzili się na wybór Piotra, pustelnika, którego sława świętości znana była wszystkim. W ten to sposób Piotr 5 lipca 1294 roku został powołany na stolicę apostolską. Jako 190 z kolei papież obrał sobie imię Celestyna V. Do Rzymu przyjechał na osiołku w swoim codziennym, wytartym odzieniu. Jednakże wybór 80-letniego starca, zupełnie nieobeznanego ze sprawami rządów kościołem, okazał się niepomyślny. Liczono na to, że zakonodawca wykaże więcej zmysłu organizacyjnego. Po tak skromnym ingresie do Rzymu i po dokonanej intronizacji więcej nie pojawił się w wiecznym mieście. Rządził kościołem z klasztoru w Colemaggio, koło Aquila. Zadbał jedynie o swój zakon i wzbogacił go w przywileje. Poparł różne reformy zakonu franciszkańskiego. Celestyn V był jednak na tyle krytyczny wobec siebie, że rychło spostrzegł się, że do rządów kościołem Chrystusa się nie nadaje. Czując więc ogromną odpowiedzialność, jeszcze tego samego roku, dnia 13 grudnia 1294, zrzekł się tego urzędu. Złożył przed kardynałami insygnia papieskie i udał się do swojej pustelni na górze Murone. Następca Celestyna V, papież Bonifacy VIII, jeden z najwybitniejszych na stolicy Piotrowej, kazał przenieść siłą swojego poprzednika na zameczek w Castillo di Fumane i pilnie go strzec. Tam też Celestyn V zmarł 19 maja 1296 roku. Pomimo błędów, jakie popełnił, potomność uznała heroiczny akt jego zrzeczenia się urzędu papieskiego. Uznała także jego osobistą świętość, którą wyróżniał się od najmłodszych lat. Dlatego zaraz po śmierci zaczęto oddawać mu cześć. Dnia 5 maja 1313 roku papież Klemens V uroczyście zaliczył Celestyna V do katalogu świętych. Papież Klemens IX w roku 1668 jego doroczną pamiątkę wyznaczył na dzień 19 maja i rozszerzył jego kult na cały Kościół. Relikwie świętego przechodziły różne koleje. W roku 1972 papież Paweł VI poświęcił nową, kryształową urnę ze szczątkami świętego, które umieszczono w Colemaggio. Wcześniej, w roku 1966, odwiedził klasztor we Fumone, gdzie święty Celestyn spędził ostatnie lata swojego życia. Można tam zobaczyć celę świętego i kaplicę, a w niej drewniany krzyż, przed którym się modlił.
Jego skromny tron papieski znajduje się w krypcie katedry w Sulmonie. Niestety założony przez niego zakon Celestynów dziś już nie istnieje. Święty Celestyn V zostawił po sobie kilka pism o cudach, o występkach, o moralności ludzkiej, o wyjętych zakonach, zdania ojców i autobiografię. Utwory te napisane są językiem wytwornym, literackim. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Celestyn wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.